tej serii zostanę prawdziwym złoczyńcą, łącząc siły z dobrze znanymi superłotrami, by tylko skopać superbohatera, wyziać zło i pokazać wszystkim, kto tutaj rządzi. No! Nowy Jokerowóz by był strasznie super! Ale jak my tutaj znajdziemy coś, żeby taki zbudować? Oj, Harley, zacznij myśleć kreatywnie! Tu jest cała masa śmieci do wykorzystania! Okej, tutaj będzie trochę też zabawy. Nie ma zabawki, co tam wlezie? Oj, zabawy będzie co niemiara. Ha, ha. No jest już cyrk się kręci. Dosłownie się kręci. No tak, dobrze się wyspałem i dlatego taki humor. Dobra. No to nieźle. Aha, dobra, czyli teraz potrzebuję tych ziomków. Co się porobiło? A nie, co się porobiło? Porobiło się niezłe jaja. Jasne, czemu nie? Dzisiaj będę się chyba faktycznie identyfikował się jako Joker, faktycznie. Z takim humorem. Jakim jest, no to... Co to w ogóle będzie? Okej, okay. To... I co? O! Z buta wyjeżdżam oczywiście. Okej, okay. I cyk tutaj. No i widzę, że takie co niemiara takie rzeczy. Hop, sasa. Okej. O! A to tutaj się to podziało. Trzeba zacząć katalogować rzeczy. Śmieszne zezolki takie, no chyba były jakieś, nie wiem, czy to żelki jakieś zezolki, czy to jakieś takie. Chyba na takie. Takie oczka właśnie. Co mordło sobie przyczepić. A to niespodzianka. Okej. Okay. Stanie elementy. No, teraz zbierzmy naszych wspaniałych wrednych, co nas wesprą w misji. A i to już dopiero zaczyna się otwarty świat. No dobra, no to jazda. Okej, ci tych typów trzeba znaleźć. Czy to będzie prosty zabaw? Dziękuję, dziękuję. Sam wykonuję wszystkie popisy, wiecie? Wybaczcie, muza wzywa. Autografy możecie kupić na mojej stronie. Aha. To co nie zły influencer? Tak wygląda praca na zleceniu, co? Może działalność założę? Działalności przestępcze najlepiej. No, God, please, no! No! Wywracam wszystko do góry nogami. A ja liczyłam, że... Ja to muszę lecieć, a wy sobie tak dalej... No... Tylko jeszcze zagadka. Kto się pierwszy zmęczy, podda i zadręczy? Czemu mieliby to robić? Pojęcia nie mam, ale chyba kombinują coś złego. Nagrałam niby wszystko na komórce, ale... Jeśli zgubiłaś komórkę, to pewnie szarą, Harley. Zła Liga Sprawiedliwości? Uwierzę w to, jak zobaczę.
jakieś konkurencje sobie wydetnie. Nie, no trzeba prawko chyba z koco zaliczyć chyba. Panowie, panowie, znaczy nie możemy się jakoś porozumieć. Pizza time. Ci chyba trzeba pomóc naszemu tutaj. Ja się tym zajmę. Ziomeczko. Cyk, cyk. Aha, takie... Takie, że... Co to tak, że tak parkuje, no? Przez pęty, czy coś takiego? Jak to? O! Śmiech to najlepsze lekarstwo! Tylko gdzie ta łyżeczka cukru, żeby łatwiej weszło? Podobno nieopodal Arkham są jakieś na... Też tak strasznie lubicie, jak misja ratunkowa ładnie idzie? Czekaj, gdzie? Ja! Jak dobrze mieć znowu całą ekipę w komplecie. Kierunek komenda policji Gotham City. A kto tak mądrze zaparkował? No wskakuj, no. Nawet. No to pojedziemy bez niej. Aż musicie się napić z tych żartów. Ej, Lois, naprawiłem ją! Dobra, Jimmy, daj mi jeszcze chwilę. A oto Lois Lane, nagradzana wielokrotnie reporterka na sensacyjnym tropie... sensacji. Halo? Nie, chcę się dodzwonić do Jima Gordona, komisarza Gordona. Możesz wreszcie przestać z tą swoją kamerą, Jimmy? Idź pomęczyć Clarka. O, nie ma jak, Lois. Clarka jeszcze nie ma w robocie. Ha, to do niego niepodobne. Halo? Komisarzu, Lois Lane z Daily Planet. Skomentuje pan niedawne włamanie do laboratoriów Amazon? Amazon Prime? Tak, panno Lane. Robimy co w naszej mocy, żeby... Więzień, którego przewoziliśmy? Tego nie mogę komentować. Tak, pościg wciąż trwa. Nie dłuch, Harvey. Schowaj w sejfie. Panno Lane, muszę znikać. Jestem spóźniony na obiad z córką. Dziennikarze. Okej. Zabierzcie zabawki z sejfu. Panna Queen i ja będziemy na tyłach, jak skończycie. Rafa! No, to zalewimy najbardziej. Robimy zabawę. Obiad musi poczekać. Uwaga, kot czerwony. Nowa zagadka. Kiedy policja jest jak dmuchaniec? Cicho, Riddler. Ten skarbiec sam się nie okradnie. A co ważniejsze, jednak nie udało nam się zachować dyskrecji. Panowie, ruszamy. No, Dakar zdruby sobie nie zaszkodzi. Wenty. A, chyba że domyślam się. No właśnie. Zobaczymy, z jakiej gliny jesteście ulepieni. Piu! O Jezu! No ja dostałem w gębę. Tu Gordon, do wszystkich jednostek. Potrzebne wsparcie. Powtarzam, potrzebne wsparcie. Dziś nie pomoże wołanie o pomoc, komisarzu. Jak już cię pokonamy... Ej, dokąd on się wybiera? Zamknął drzwi, żeby nas spowolnić. Musimy się jakoś przedostać. No, rozroba. To, co sobie lubię najbardziej tutaj. Okej, aha, tutaj... Tutaj jest zupełnie co innego. Okej, okay, jedno mam. I strachem też tego nie przekonam. Czekaj, coś było. O! Ha! Dla księcia Enigmy to ledwie śmiechu warte. No tak się świeci jak nie wiadomo co. Dobra. Nie hopsa.
Okej, okay, co? Aha. Dobra, to widać. I co to da? A, dobra, to jest pewne. Jak strach, to strach. Bu. No i tisy uciekają. I co? A. Teraz będzie prawdziwa groza. Jej, jej. Ta toksyna strachu naprawdę się przydaje. Jestem prawie pod wrażeniem. Robi wrażenie! Dobra, tylko jakoś ominąć ten posterunek ochrony. Dalej już nie powinno być problemów z dotarciem. Nie rozpędzajmy się aż tak, Clayface. Najwyraźniej mamy na drodze nieprzyjemną wieżyczkę. Zagadka. Jaki posterunek policji montuje tak rozbudowane i przesadzone systemy obronne? Taki, co jest w Gotham City? Niby racja. A to rozkwinę, no. Co się porobiło? No proszę, czy ludzie nigdy nie znudzą się ułatwianiem mi życia? Jej, cyk. Okej. A, nie ma automatów. I co to da? A. Sama już wieżyczka chyba nie ogarnia. Dobra, hopsa. Aha. Na. Teraz to... No. Zaraz uformuję jakiś plan. Patrzcie! A! Klepa! Ty! Chłopę! Okej. Okay. Dobra. Aha. Lepiej, żeby to coś w sejfie było tego bardziej. Jak nie jest, to ktoś pożałuje. Już, już. Nie psujmy takiej chwili. Okej, już widzę, co. Kaja zruba. Pum! Zostają tutaj. Tak, więc zagadka. Co ma 10 żyć i 3 twarze? Myślałem, że to działa.
No i wszedł na scenę. Gdzie z dziobem, pingwin? Może, kocia koleżanko, połączymy wysiłki w zagarnianiu dóbr doczesnych. Pamiętajcie, że co dotknę mymi płetwami podłości, jest moje! A policji powiem, że jak uciekaliście, to wszystko wzięliście! Ty to aż ociekasz, klasą, pingwin. Ale dziękuję, pingwin. No, co my tutaj mamy? Wygląda na bilecik ku mojej wolności. A co tu mamy? A! A to tutaj uwielbiasz. Sam już gra mnie to tylko kieruje. Orzeł zostaje tu i wam pomagam. Reszka, zabieram zabawkę i do domu. No, wybaczcie. Ty krętacki dwulicowy dwulicowcu! Serio? Uwaga, dzieci, strachonot leci! No dobra, słuchajcie. Aha, ten znikąd przylazł. Teraz grzecznie się dogadajmy i nie psujmy tego dnia, zgoda? A nie wiem, takie coś pasuje. Nie będę tego powtarzał. Spokój już. A ten robi speed jitsu. Co ty robisz? No. A ten znowu się kręci. Nie kręcić się w głowie przez to. No. Znowu. No. Jest jak wyleciał. No to jeszcze poleciał. Chciałem ci uwić gniazdko, zanim pójdę, ptaszku. Oby się podobało. No i teraz w klatce. Nie tak prędko, strachu. Ha! Dobij go, Bakker. Powstrzymaj się ją, póki jeszcze zajęty. Komendo, szybko, wstań! Komisarzu, wspaniale, że pan jest. Ci nikczemnicy nalegają, bym wrócił do przestępczych praktyk. No jasne, pingwin. Zrób się do góry. Ten cały budynek jest otoczony. A, dzień dobry. Co to za hałas? Ktoś inny próbuje się włamać do mojego przezacnego przybytku? A, gdzieś ty był? Możesz się wsunąć szparą pod drzwiami, nie? Cóż, skoro już jesteś, może rozwiążesz mój mały problem z nietoperzami. Okej. Zaraz, poznaję te kawałki. Jakiś czas temu przywłaszczyli je sobie ci plądrujący ponoć policjanci. A to widać jak skupajce Janusze jedne, no. Sąsiady złodzieje. To nie znasz tego wielkiego pingwina. To rozumiem. Hej! Gapowiczki to są trzy! Co się stało? Pingwin? Pingwin? Coś ty zarobił? No, ale poszło! Jeden antypatyczny aeroplan to niewielka cena za uziemienie, Badger! Uziemienie, nie pokonanie. Badger? Oczywiście wiesz, że to wszystko pomysł Catwoman. W końcu nas dowodzi. O, jejuśku, jak już późno! Ja muszę znikać! A wy może ochłońcie, napijcie się wody z lodem! Urządzę polowanie na kurę, jak załatwię waszą parkę.
Odważnie, skrzydlatko! Zobaczmy, jak będziesz popiskiwać po starciu. Kurczę. No dobra! Dobra! No dobra, no to mamy walkę z bossem teraz. No, sprytny, ale... Okej. Okay. No to nie wygląda na razie jakoś wymagający. Czemu ja cały czas w ogóle jakby miał ogrywać solsy, no? A wciąż nie wiadomo, że... A wiadomo, że to jest o solsy, no. No może jakiś by miał okazję ograć. I przykryłoby się w ogóle, jak to by... Kurde. Taka sprytna. Ile można przeciągać taką głupotę? No nie, dobrze się tak bawię. Okej. Nie. Dobra. No, no dalej. Kurde. No dziwne, no. Chodź. Ej, prawie zaczynam to już brać do siebie. Dobra. I teraz można ją... Kurde. Teraz można było jej pruć, ale no... Coś mi nie idzie. No co jest? Kurde... Co jest? No! I knockout! Bardzo dobrze! Bugger! No i komu zostało życie mniej? To ją nauczy, Catwoman! A teraz już się zmywajmy, póki możemy! Spokojnie, Clayface. Najpierw muszę wbić pazurki w ten cenny kamyczek na wysokości. Uznaj to za premię, za załatwienie dwójki z Batmanowej rodzinki. Okej, okay, tylko szybko. I tak już tu jesteśmy za długo. No, czy musimy tak cześć jest, jak chodzi ci imprezę, to... No dobra, no to... Dobra. Dobra. A. I. Oh my god. Dobra. Jeszcze taki klejnocik. No i jesteś, mój skarbie. O, witaj, kotku. Nieźle. Będzie kilka dolców. Jasne, weź. Olmanie, komisarz Gordon, policja. Dobra robota. Te łotry, co? Chyba sądzili, że skoro brak Ligi Sprawiedliwości, to mogą zaszaleć. Nie spodziewali się takich bohaterów. Taki? Taki? To znaczy jakich? Dokładnie tak. Ani odrobinę złych. Wrzućcie ten kryminał do Arkham. To najbezpiecznie... Wszystko dobrze? Tak, tak. Tylko Batman zwykle znika... tak nagle? A, spoko, jasne. Się robi. Może takie już mają styl na tej ziemi, czy... To jednak był schowek. Nie wyjście. Ach, to jeszcze nie ogarnę. No taka podróba Batmana, no taka... Nie ogarnięta. Dobrze jest być złym. No, to też mi się wydaje, no. Co to nie poszaleć być, będąc właśnie antagonistą? No to też jest dla mnie przyjemniejsze. Okej. Okay. Już prawie. Sala zagłady. Domostwo Legionu Zagłady. Cześć, kocia kumpelo. A to kto? A chyba
ktoś od Lexa. W ogóle nie gada. Jak mysz pod miotłą, he? Dalej! Są poważne decyzje do podjęcia. Lexa nie ma raptem parę tygodni, a tu już sobie skaczą do gardeł. Świetnie sobie radzimy z decydowaniem bez Lexa, za Tora. A teraz zróbmy... Czyli teraz wpuszczamy na salę każdego głupka w kostiumie? No wiesz, ciebie wpuściliśmy. A Śnieżyna sobie radzi. Kiedy Syndykat Sprawiedliwości ciągle zawadza, to im nas więcej, tym lepiej. Właśnie zwiałam sowiemu ptasiemu muszczkowi, ale nijak się nie zachowywał jak bohater. Tak, wjechali na kwadrat. Mnie popsuli z łukusów. A mi przerwali podły monolog. To był serio dobry monolog. Interesujące. Jeśli nie są tacy święci, jak udają, można to wykorzystać. Ujawnienie czegoś podejrzanego na ich temat pozwoli odwrócić ich uwagę od nas. I zapewni nam możliwość działania bez przeszkód. Nie mamy dowodu. Tak, nie mamy. Harley Quinn twierdzi, że widziała coś dziwnego, jak Luthor uciekał ze Strikera. Ale jej nadal nie ma. Może ty coś wiesz? A co z tą drugą ziemią, z której są? Ziemią 3. Może by tam czegoś poszukać? To ma sens. Ale jak się tam dostać? Moje były Nemesis, Flash, miał kosmiczną bieżnię w laboratoriach Star. Mogę się tak dostać na Ziemię 3. Wrócę, zanim się obejrzycie. Dobra. Ale weź Heatwave'a, Kapitana Chłoda, Merlina i tę Katarynę. Good evening. Jakoś w tym czasie ja spróbuję zlokalizować Harley Quinn.